Ksiądz arcybiskup wrócił z Paryża, był dalej ojcem duchownym, potem był rektorem seminarium i przyszła nominacja na biskupa Częstochowskiego. I jak ten dzień ksiądz arcybiskup pamięta? Bo zmarł biskup Bareła i przyszła decyzja. No pamiętam, że mnie zawołał ksiądz Macharski, był ksiądz biskup Macharski, ksiądz kardynał Macharski już. Już był na konferencji episkopatu i, i zadzwonił początek roku. Był wszyscy klerycy do rektora, bo się muszą przedstawić. I ksiądz, kardynał Macharski mówi, przyjedź do Warszawy jutro, koniecznie, bo chciałbym porozmawiać z tobą. No. Ja mówię, księże, kardynale, tylu kleryków za drzwiami czeka na, na pierwsze spotkanie. To może kiedy idzie. No ale <grytanie> ksiądz kardynał nie proszę przyjechać. No i przyjechałem. Nakazali mi chwilę poczekać, bo się jeszcze sesja nie skończyła. a Potem zmęczony, zmordowany, ksiądz prymas Glem mnie zawołał. No i, i, no, i, no i powiedział Ojciec Święty sobie życzy, ale nie tak jak mówią w Krakowie, że. Że będziesz biskupem pomocniczym w Krakowie, tylko do Częstochowy. No to mnie przeraziło, bo tak na biskupa pomocniczego w Krakowie obznajomiony z księżmi, to się tak bardzo nie bał. No, ale tutaj to mnie zaskoczyło, przeraziło. No ale jak to biskupi mówią księdzu, yy, ojcu świętemu nie możesz. Nie możecie się odmawiać, zwłaszcza ty, który jest z jego diecezji, z jego chowanki. No, no cóż, bo kardynał Glenn był taki zmordowany po konferencji, że już go nie chciałem męczyć w nieskończoność. No cóż, no, no niech się dzieje wola Boża, i poszedłem do kaplicy. Arcybiskup Dąbrowski widział, że jest. Przerażony, zostawił mnie przed Panem Bogiem. No i później mnie zaproszono na obiad. I, arcybiskup, I tak się zaczęło. ksiądz arcybiskup przyjął zawołanie, jak taką starek, chcę stać przy tobie, z wielkiego hymnu Jakopona de Todi, prawda, Stabad mater. Ale to nie było przypadkowe, bo przecież trzeba wrócić do tego czasu dzieciństwa, duchowość Kalwarii zebrzydowskiej. Duchowość kamedulska, benedyktyni, ale przede wszystkim, że arcybiskup jako ojciec duchowny, jeśli dobrze pamiętam, e, odpowiadał też za oficją brewiarzową Matki Bożej Kalwaryjskiej. No, ksiądz kardynał Macharski, który się bardzo, no, myśmy się przyjaźnili od dawna, my razem szli y, przez jedno seminarium, drugie. No więc. On mi zlecił też ułożyć oficjum na święto Matki Boskiej Kalwaryjskiej. Układałem to oficjum. Pamiętam, wojna jaruzelska trwała. Przerażeni w seminarium kleryku my postanowili wcześniej wyświęcić tych, którzy byli w wojsku. No i ja taki za. Załamany trochę tym, tym stanem wojennym, co to będzie, no to nam, wojna nas przeraziła. No to w takim stanie miałem trochę czasu i pisałem to oficjum. Wśród nich, w tym oficjum jest też i ten hymn, i to mi się spodobało: taką starę. i Maryja, i, i przede wszystkim Krzyż, jak Alwariaż tak jak ojciec święty spod Kalwarii można powiedzieć i, i to idzie za mną bo często chowa dostała prawie osiem kalwarii no właśnie chciałem to dzisiejszy. powiedzieć że to z tym książdarczym dziedzictwem przyszedł odnowił w wielu miejscach w naszej archidiecezji w czasie swojego pasterzowania kult maryjny Trzeba powiedzieć, że były wielkie koronacje i papieskie, i też koronacje biskupie, ale właśnie te kalwarie powstały, czyli to zawołanie nabrało wcielenia, prawda? Czyli no tak to, co ksiądz arcybiskup zawarł w herbie, zrealizował jako biskup, bo też z takich wielkich dzieł księdza arcybiskupa, podsumowując naszą rozmowę, to jest tak, dokończenie synodu, prawda, po biskupie Barele, synodu częstochowskiego, przede wszystkim Światowy Dzień Młodzieży, Pierwszy w Europie Środkowo Wschodniej, pierwszy w Polsce, ale także właśnie cztery razy podejmował ksiądz arcybiskup papieża, dwóch papieża, ale cztery wizyty papieskie. Prawda? Bo, no poprawie. poprawię, bo, trzy, trzy poprawię razy, księdza redaktora. cztery razy Jana Pawa II. Ale w Częstochowie? W Częstochowie. Tak? A piąty to Benedykta. 16. No właśnie, czyli 87 w Częstochowie. Tak. 91. Tak, trzeba to widzieć. 99. 99. Częstochowie. Siódmy. A siódmy i dziewiąty. Tak, cztery razy Jana Pawła, zgadza się. I piąty raz Benedykta 16. No te czyli drugie 97. To było tak jednodniowo no krótkie, tak, krótkie, tak, krótkie. Ale było, pamiętam. Ale ubłagane. Na kilka godzin uprosiłem babieża i to takie takie. Takie charakterystyczne niedziela troszkę, że tak powiem, wyskoczyła 59, i, tak? i, i, i ksiądz Kubi żołgłosił, że ojciec święty Czarstochowy nie opuści, nie opuści i to się już przeniosło i ojciec święty już po Polsce jeździł, był w Ełku. I w pewnej chwili, ja to mówię księdzu, obecnemu kardynałowi Staszowi, którego bardzo też trzej kocham, no mówię, no zróbże zrób, coś, żeby chociaż na chwilę Ojciec Święty, bo ludzie, bo ludzie no, no nie przeżyją tego, że nie przyjedzie do Częstochowy Ojciec Święty. O, może się nie da, i tak dalej, bo to tak ustalenia były. Licheń był, to wystarczy. No, i zrobili, zrobili takie. Taki kompromis z Częstochową, mianowicie jak Ojciec Święty był w licheniu, to mnie zawołali, żebym w oczekiwaniu na przyjazd Ojca Świętego wielką mszę Świętą w licheniu odprawił. Odprawiłem. Że i to miało być takie już połączenie. No ale ja tam dojechałem do, już Ojciec Święty był wełku i, i w pewnej chwili kardynał obecny Stanisław nie ma idź teraz do Ojca Świętego i poproś. No, no ja poszedłem, Ojciec Święty często chowa, czeka. Ojciec Święty od razu uśmiechnął się, i mówi, a, a potraficie się przygotować? już jesteśmy przygotowani. No to dobrze, na chwilę przyjadę. I tak było. I, I natychmiast tak, zadzwoniliśmy tutaj do księdza z redaktora Niedzieli do Was. Kubis już tu roz, rozkręcał, i było tak dużo ludzi, że chociaż ty był przerażony, że skąd się tyle ludzi wzięło w ostatniej chwili. I te słynne słowa Jana Pawła na początek nie mogło zabraknąć, o szczególnie mego pielgrzymowania tego miejsca. Hmm. Yy, tak na zakończenie, księżarcy arcybiskup z perspektywy tych 85 lat i potem pasterzowania, co dla księdza arcybiskupa jest najważniejsze w życiu? No, świę... nieraz ludzie mówią, umrzeć w Panu, w pokoju, jakość tego życia dokończyć. Co Pan da? Co Pan da? <śm> zaufam, Tobie, Panie, zaufam, nie zawstydzę się na wieki. Z swoimi patronami żyje. Gdy chodzi o chrzez, no to mój Stanisław Kostka. I Stanisław Biskup też, bo na porządkowo w Krakowie, w nie znało się innego Stanisława. Tylko oczywiście mama mówi: bądź jak Stanisław Kostka, ale, ale tu Kraków, no to skałka, to, to jednego i drugiego czciłem, no ale. W ostatecznym wyborze zostałem na Stanisławie Kostce. Wszcie, w bierzmowaniu wybrałem sobie świętego Piotra. I Piotr. A na kapłaństwo świętego Pawła. Piotra, no to imię wziąłem drugi na bierzmowaniu, a Pawła już przy kapłaństwa, przy kapłaństwie się nie bierze, ale, ale obrazek zwykle tam, tam tych świętych podpowiada, więc. Wziąłem list świętego Pawła, miłość Chrystusowa, przyciskam. A my, księże arcybiskupie, powiem jednym słowem, dziękujemy takim pięknym słowem właśnie świętego Pawła, z jego listów, eucharystumen. składamy dziękczynienie i w tym sobie zawiera się też, w greckim słowie świętego Pawła składamy dzięki, zawiera się też wielka prawda o Eucharystii o kapłaństwie, i księdza arcybiskupa o tajemnicy Kościoła. Także dziękujemy za to, że Bóg postawił naszej drodze księdza arcybiskupa. I tak naprawdę powiem, mieszkańcy często, jakby ich zapytać, czy ksiądz arcybiskup jest z Krakowa, to już kojarzą księdza arcybiskupa z Częstochową, bo tak bardzo ksiądz arcybiskup swoim życiem i wrócł w nasze miasto i w blask Jasnej Góry. Także serdecznie dziękujemy za te. Całe lata i pasterzowania, ale też No właśnie, to Eucharystia znaczy dziękować. gdzie Pan Bóg dał łaskę, żem rozpoczną wieczną adorację Eucharystii. Każda parafia jedną dobę ma. I to powinno trwać do dziśnia. I Chyba, trwa, trwa. Trwa, i tak jest. No, poza tym postanowiłem w każdym mieście przynajmniej jedno sanktuarium całodziennej adoracji. W każdym mieście Częstochowa ma chyba 8 czy 10 z tych punktów. 10. No, y, a także Eucharystię, no, Eucharystię bardzo mocno wyeksponowałem. Nie tylko krzyż i Maryję, ale, ale ten, ten tak wielki sakrament. Drodzy telewizorzy, telewizji, niedziela, czytelnicy tygodnika katolickiego niedziela mogę powiedzieć, że. Jestem świadkiem tego, że ksiądz arcybiskup w ciszy naszej kaplicy, tutaj w, w tym domu, także niedzielę też domu biskupim w pewien sposób, swoim cierpieniem, modlitwą, modli się za wszystkich diecezjan, bo też też tak mówił to wielokrotnie, że zanosi nas wszystkich, Panu Bogu przed tym pięknym krzyżem spalonym z miłości, przed Chrystusem rozpalonym miłością. No właśnie, jest za nas Dopowiadam, że rzeczywiście za kilkanaście dni, 11 lipca będę miał 85. No tak to przeżyłam, bo mama umarła mając 85. Mój ojciec święty, w którym jestem zakochany do dziś dnia, też jak miał 85, no mogą mnie zawołać. Byle, tak jak się z Ale panem. Ale co chcę, co chcę powiedzieć, że kilka dni temu obchodziłem 62 lecie, 62 lecie prezbiteratu. Więc żyje 36 rok biskupstwa i skończyłem kilka dni temu. I w Nowym Targuśmy mieli zjazd, 62 lata prezbiteratu i diakonatu. Bóg zapłać za te rozmowę, ksiądz arcybiskupie. Dziękuję Może wam. ksiądz arcybiskup pobłogosławić naszym telewizom na zakończenie. No, Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech zstąpi na was i pozostanie na zawsze. Amen. Amen.